Bardzo wielu moich pacjentów przychodzi do mnie z problemami, jakimi są przewlekłe bóle głowy. Część z nich ma właśnie zdiagnozowaną, albo jeszcze nie zdiagnozowaną, ale migrenę. Co można zrobić, jak sobie z tym poradzić, jak mi udało się zminimalizować liczbę moich migren, bo tak o około 80% mniej migren mam obecnie, i dlaczego i jak warto leczyć migrenę. O tym w dzisiejszym filmie zapraszam do oglądania. Jak to się stało, że jeszcze nie było filmu o migrenie, to ja tak naprawdę nie wiem. Bo gdybym ja za każdym razem dostawała złotówkę, kiedy słyszę u siebie w gabinecie tak mam migreny, ale to przecież trzeba przecierpieć, tak mam migreny, ale biorę paracetamol, on wprawdzie nie działa, no ale jakoś trzeba się przemęczyć, no to stać bym nie było na sushi raz w tygodniu, a nie raz w miesiącu. Poboli to przestanie, migreny to może mieć królowa angielska, ciebie co najwyżej może łeb na napier... Umniejszanie migreny to jest coś, co naprawdę od wielu lat ma się świetnie. A jak się ma to do faktów medycznych? No bo przecież każdego czasami boli głowa. Sama cierpię na migreny i tutaj tak jak nie znoszę określenie cierpieć na np. Na stwarnienie rozsiane, tak w przypadku migren jest to określenie bardzo adekwatne, bo faktem jest, że na migreny się cierpi. Na wypadek, gdyby coś Wam przerwało albo gdybyście zechcieli ten film wyłączyć przed końcem, to najważniejsza informacja jest taka. Migrena jest zaburzeniem neurologicznym, jest chorobą, jest to poważna choroba neurologiczna, którą konsultuje się, diagnozuje i leczy się... W gabinecie neurologicznym. Są skuteczne leki i metody, które na większość osób działają i które pomagają ograniczyć, a także, kiedy już występuje migrena, zapobiegać jej rozwojowi i po prostu no, zapobiegać bólowi. Tak więc to jest najważniejsze: migrena jest czymś, co się leczy, a nie coś, co się przecierpia. Migreny, jako zaburzenie neurologiczne, dotyka około 10% populacji, czyli jeżeli byśmy mieli 10 osób. To jedna z nich będzie miała migreny, a jak już weźmiemy tą całą grupę ludzi z migrenami, to znowu na 10 osób jedna z nich będzie miała tzw. migreny przewlekłe. I dlaczego to jest taki problem? Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2001 roku, uwaga, to się nie przeterminowało, migrena jest najbardziej upośledzającym, wyłączającym z codziennego życia, a także kosztownym schorzeniem o charakterze przewlekłym. Stanowi główną przyczynę ograniczenia pełnej sprawności związanej z chorobą niekończącą się śmiercią. Jeżeli to do Was nie przemawia, to ja już nie wiem, co do Was przemówi, bo faktem jest to, że bardzo wiele osób z powodu migren jest wyłączanych po prostu z życia codziennego i nic dziwnego, bo jak kogoś dopada migrena, to naprawdę bardzo trudno mu iść do pracy, czasami nawet wstać z łóżka. Migrena czy zwykłe bóle głowy, jak to w ogóle się różnicuje? Otóż słuchajcie, w ogóle, jeżeli są jakiekolwiek bóle głowy napadowe albo przewlekłe, to Idziemy do lekarza, żeby zrobić diagnostykę różnicową. Bo przyczyn może być bardzo dużo i przyczyn migren też jest sporo, bo tak naprawdę ogólnie nie znamy jednej pierwotnej przyczyny wystąpienia migreny. Ale tak jak każda inna choroba, migrena ma swoje kryteria kwalifikacji, które trzeba spełnić, żeby tą diagnozę mieć postawioną. I takie kryteria widzicie sobie tutaj na tabelce. Nie będę ich czytać. Jeżeli chcecie, no to tutaj można sobie zatrzymać film i przeczytać. Faktem jest, że diagnozę stawia lekarz neurolog, nie stawiamy diagnozy samemu, bo to wcale nie musi być migrena. Mogą to być klastrowe bóle głowy, napięciowe bóle głowy, mogą być jakiekolwiek inne problemy neurologiczne albo problemy ze zdrowiem psychicznym. Tak więc to różnicujemy i diagnozujemy w gabinecie lekarskim. Jak nawet widzicie, sama klasyfikacja migren. Mogą być migreny z aurą, migreny bez aury, migreny przewlekłe, jest tego bardzo dużo i też jest to skomplikowane, i też trzeba to diagnozować w gabinecie lekarskim. Jeżeli więc szukacie pomocy, to naprawdę jakieś y, informacje typu super suplement na migrenę albo 10 porad z internetu, jak pozbyć się migren, no nie do końca pomogą, chociaż. Faktycznie, jeżeli chodzi o zapobieganie migrenom, to mi się udało w 80 około naprawdę zminimalizować ilość epizodów migrenowych w moim życiu. Jak o tym jeszcze powiem? Ale aby Pan podsumować i trochę skrócić, jakie są objawy migreny i dlaczego można je pomylić nawet ze stwarnieniem rozsianym? Słuchajcie. Migrena, czy to z aurą, czy bez aury, ma dużo większe spektrum objawów często niż tylko ból głowy. Mogą, ale nie muszą wystąpić objawy aury. Aura, czyli takie objawy neurologiczne towarzyszące migrenie, bardzo często związane z zaburzeniami widzenia, są to takie błyski w polu widzenia, częściowa albo całkowita nawet chwilowa utrata wzroku. Może pojawić się światło, wstręt światłoczułość, problem z różnobarwnym widzeniem kolorów. Czyli wypisz wymaluj, i zobaczcie tak, jak w filmie o moich pierwszych objawach stwarnienia rozsianego. Bardzo charakterystyczne, chociaż nie zawsze występujące, są nudności, a nawet wymioty, czyli zaczynam się robić po prostu niedobrze, i to może być nawet jeszcze zanim nastąpi atak, czyli atak bólowy. Ból jest często pulsujący, często jest zlokalizowany gdzieś w jednym miejscu, na przykład za okiem, to jest migrena oczna, albo w potylicy, więc tutaj różni ludzie mają swoje własne miejsca, gdzie takie migreny są lokalizowane. Ból, jak jest długotrwały, trwa od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu godzin. W przypadku migren przewlekłych może to być nawet kilka, kilkanaście dni. I każdy może mieć swój migrenowy zestaw. U mnie taki migrenowy zestaw to jest tak, zaczyna się od mdłości. Kiedy ja w ciągu dnia zaczynam czuć lekkie mdłości, ale jeszcze mnie nie boli głowa i zaczyna mnie tak trochę łupać za okiem, to ja już wiem, że zbliża się to, co się zbliżać musi czyli migrena i trzeba zacząć działać. Szybko. W tym momencie jest dokładnie czas na reakcję i zduszenie tej migreny w zarodku. Jeśli ona się rozbuja, no to towarzyszy mi taki wielogodzinny ból głowy, połączony nawet z wymiotami, światło wstrętem. Ja wtedy, jedyne co mogę robić, to leżeć w ciemnym pomieszczeniu i nie ruszać się, no i czekać aż zadziałają. Leki. I teraz jak w ogóle nie dopuszczać do takich atrakcji? Są trzy fazy radzenia sobie z migrenami. I faza pierwsza to jest faza profilaktyki migren, o której zaraz powiem. Faza druga to jest właśnie faza zduszania migreny w zarodku, czyli zaczęcie działać, branie leków. I podjęcie różnych działań zapobiegawczych, zanim ona się turbo rozwinie. No i faza trzecia to już jest niestety ta faza najgorsza, gdzie po prostu bierzemy leki, no i mamy nadzieję, że jak najszybciej one zadziałają. Jeżeli dobrze będziemy dzia działać na tym kroku pierwszym i drugim, no to krok trzeci będzie następował na szczęście bardzo rzadko. I jak mi się udało zejść z jedną dwóch epizodów w miesiącu migrenowych do raptem kilku epizodów w roku? No właśnie profilaktykom. Ja swoje migreny nazywałam migrenami konferencyjnymi. Dlaczego? Tutaj macie w tabelce przyczyny albo takie czynniki, które mogą migreny wyzwalać. I znowu każda osoba ma indywidualnie. I dlatego konferencyjne migreny u mnie, że to było zwykle takie połączenie kombo przemęczenia. Odwodnienia i silnego napięcia mięśni. Czyli wypisz mi maluż to, co się robi na konferencjach, cały dzień prowadzi samochód, dojeżdża, potem cały dzień intensywnie siedzi na konferencji zapomina się pić i to wszystko jest przemęczenie i się zbiera na migrenę. Oczywiście nie tylko konferencje sprzyjają u mnie powstawaniu migren, ale właśnie to jest taki zestaw. Przemęczenie, odwodnienie, napięcie oraz u mnie niektóre zapachy bardzo mocno wywołują migrenę. Czyli ja. Nigdy na przykład nie psikam na siebie nowych perfum, tylko zawsze na papierek. Jak testuję jakieś perfumy w perfumeriach, jestem z tym bardzo ostrożna, nie mieszam tych perfum i jak na przykład ktoś ma intensywny zapach perfum, no to ja też muszę wyjść albo wywietrzyć pomieszczenie. Drugi rodzaj imigren, i to też wyjaśnia dlaczego migreny częściej dotykają kobiet, jest związany z cyklem menstruacyjnym. Tych migren najmniej mi się udało jakby wyeliminować, no bo niestety część kobiet w czasie owulacji albo na przykład później w czasie miesiączki, tak jak u mnie, ma migrenowe bóle głowy. Tutaj wtedy działa bardziej ta opcja numer dwa, czyli ta migrena już się zaczyna i ja zaczynam brać wtedy po prostu leki bardzo szybko, kiedy zaczynają być pierwsze objawy, bo takie też jest zalecenie, żeby. Zacząć leczyć migrenę właściwie dobranymi, indywidualnie dobranymi przez lekarza lekami, nie kiedy ona już jest rozbujana, albo może przejdzie, może ja przeczekam, łyknę paracetamol. Tylko wtedy, kiedy faktycznie czujemy te pierwsze symptomy. Warto znać te swoje tak zwane czerwone flagi, tak jak na przykład u mnie, mdłości, lekki światło, i łupanie za okiem, u was to może wyglądać inaczej, i już wtedy wziąć lek. Nie czekać, a może przejdzie, bo zwykle nie przejdzie, a dużo trudniej leczy się migrenę, kiedy ona już po prostu no, przechodzi w ten swój bardzo rozwinięty stan. Profiletka migren u mnie. Pierwsze, jest o tym film. Regularny profilaktyczny masaż punktów spustowych. Za żadne skarby nie dopuścić do tego, żeby powstały i rozbujały się silne punkty spustowe, bo tutaj mamy od razu pozamiatane w moim przypadku. Odpoczynek regularny w ciągu dnia, nawet kiedy czuję się trochę zmęczona, krótki odpoczynek, nie przemęczanie się i nie przeciąganie. Nawadnianie także elektrolitami, zwłaszcza kiedy mamy tendencję do zapominania w pracy, właśnie na konferencjach, w podróży. Pamiętanie, żeby mieć butelkę z wodą, elektrolity, żeby się nie odwodnić. Unikanie silnych zapachów na ile to możliwe w moim przypadku. Debodźcowanie, czyli unikanie przemęczenia sensorycznego, chcę o tym zrobić film, ale w przypadku osób z migrenami, na przykład u nich mogą jakieś długotrwałe dźwięki albo właśnie silne światło też powodować nasilenie się bólu głowy i występowanie migren. Jeżeli ja dbam o tą profilaktykę, to naprawdę i uwierzcie mi, z bardzo częstych epizodów migrenowych zostały mi no, tylko te kilka razy w roku, bo nie zawsze też przy każdej miesiączce związane z menstruacją. Czyli to jest ogromny sukces. I teraz jeszcze a propos tego przeczekiwania a może sama minie słuchajcie, bardzo wiele osób zaczyna sobie właśnie, zaczyna go boleć i jest migrena, ale boi się silnych leków neurologicznych, więc wjeżdża z paracetamolem, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, no i liczy na to, że pomoże. To często tylko tłumi trochę ból, albo nie działa wcale, natomiast może doprowadzić do przykrych skutków związanych właśnie z nadużywaniem leków przeciwbólowych. I tutaj z publikacji. Należy pamiętać, że codzienne przyjmowanie leków przeciwbólowych w przypadku migreny o charakterze przewlekłym, która trwa wiele dni, może skutkować ich nadużyciem i w konsekwencji doprowadzić do powstania polekowego bólu głowy. Dotyczy to też przyjmowania niecodziennie, ale bardzo często leków przeciwbólowych. Czyli innymi słowy, próbując gasić pożar lasu za pomocą takiej małej domowej gaśnicy, możemy tylko doprowadzić do tego, że problem będzie większy, nie pomoże, a jeszcze będziemy mieli objawy uboczne związane w ogóle z tym, że nadużywamy nieskutecznych leków. Dużo lepiej jest wziąć dobrze dobraną Dawkę leku przeciwmigrenowego, i nie trzeba się bać, jakby listy objawów niepożądanych, bo one nie występują u każdego. A jak lek jest dobrany dobrze, to naprawdę działa. Ja biorę naprawdę pół dawki mojego leku, nie mówię jakiego, bo ja nie chcę, żeby każdy brał to samo. Lekarz, neurolog dobiera, biorę sobie połowę dawki, bo tak mi zalecił neurolog, kładę się do łóżka, on mnie usypa. Ja przez dwie godziny sobie śpię, albo odpoczywam i wstaję bez migreny. I nie ma wielodniowego takiego przemęczania się z bólem, co dla organizmu jest olbrzymim problemem. Wydzielają się cytokiny prozapalne, wydziela się jakby dużo substancji, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. I owszem, są też migreny oporne na leczenie. Większość osób, która do mnie przychodzi, w ogóle ich nie leczy albo leczy ich nieskutecznie, więc tak naprawdę u większości osób jakiś protokół leczenia migreny zadziała. Te osoby, które mają jednak migreny przewlekłe, oporne na wszystkie protokoły leczenia, których nie działa profilaktyka, wymagają już też specjalistycznych pomocy i jest coraz więcej metod bardziej zaawansowanych. Tutaj trzeba udać się do neurologa, który specjalizuje się w migrenach, który pokieruje do właściwego ośrodka i który wdraży inne alternatywne, ale alternatywne w sensie alternatywne do protokołów, ale nadal zgodnie z wiedzą medyczną, protokoły leczenia migren. Jeżeli macie swoje uwagi, swoje sposoby, zapraszam do podzielenia się w komentarzu. Dziękuję Wam bardzo za film i do usłyszenia!